Teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o kulturze arabskiej. Moi goście to Paulina Grzegżółka, witam serdecznie, i Piotr Sokołowski. Witam. Wy jesteście, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, na pierwszym roku. Czyli to dopiero początek studiów związanych z arabistyką. Skąd pomysł na taki nietypowy, mi się wydaje, kierunek? Arabistyka. W moim przypadku to były podróże do krajów, jako tam dziecko i w ogóle w wcześniejszych latach podróżowałam do krajów arabskich, miałam styczność z tą kulturą. No i po prostu tak mnie to zainteresowało, że stwierdziłam, że takie studia dość nietypowe są dobrym rozwiązaniem dla mnie, zwłaszcza, że języki to była chyba jedyna rzecz, która tak strasznie wciągała mnie, jakoś inne kierunki. Nie za bardzo. Języki to jest moja mocna strona. Tak. Języki to przyszłość, więc bardzo dobrze. Tak jest, zwłaszcza taki nietypowy. A Piotr, a ty? A u mnie zaczęło się od oglądania Al Jazeera początkowo. Później jak mnie to zafascynowało, to wybrałem się z rodzicami do Egiptu. I gdy poczułem tą kulturę, poczułem, że to lubię, zdecydowałem, że to chcę studiować i związać z tym swoją przyszłość. Mówicie tutaj w dwóch przypadkach, zafascynowała was ta kultura arabska. Jeśli byście ją porównywali do tej naszej kultury polskiej, jakie odczucia? Jest mnóstwo różnic, strasznie to w ogóle są dwie płaszczyzny, tak mi się zdaje przynajmniej, że w świecie arabskim wszystko jest podporządkowane religii, wszystko jest związane nieodłącznie z religią w każdej dziedzinie życia. W Polsce no to tak wiadomo, że chrześcijanie są i różne inne religie i to tak nie wpływa na życie, na coś codzienne, tak jak tam, w tamtym stopniu. Ty byś się z tym zgadzała, że podporządkowujemy właśnie wszystko religii? W Polsce? Nie, czy tam, w tamtym kraju? Tak, w krajach arabskich. Tak, myślę, że tak. To jest, no nawet jest prawo po prostu, islamu jest tam powszechnie obecne i no, religia jest nieodłączna. Tak. A co ciebie, Piotr, fascynuje w tej kulturze? Kulturze? No przede wszystkim, że jest tak bardzo różna od europejskiej, że tak mało o niej wiemy, ogólnie tak w Polsce mało osób wie, nawet że arabski jest pisany od prawej do lewej, co mnie dziwi strasznie. No i jeszcze właśnie to podporządkowanie religii, że są tacy religijni, że dużo zwrotów jest właśnie z Allahem. A jak wypowiedzielibyście się na temat traktowania kobiet właśnie w tej kulturze arabskiej? Na pewno jest to odmienne od naszej, tam jest kobieta jednak niżej społecznie niż u nas. No i no wiadomo, widzimy w wiadomościach jakby tylko jednostronną opinię, niekoniecznie ludzi się znających w tym temacie, ale no, no jest to prawda, niestety kobieta jest niżej tam w kulturze i w hierarchii, no tak jest. No. Zgadzasz się z tym, czy no, jednak wolałabyś, żeby ten aspekt kultury arabskiej się zmienił? No oczywiście, żebym wolała być kobietą, wiadomo. Ale no nie wiem, czy to jest taka łatwa zmiana. Myślę, że to jest, że na przestrzeni wieku się dopiero zmieniać, to nie jest jakaś łatwa rzecz do przeskoczenia, no ale już widać jakieś tam powałe zmiany, tam widzimy w Arabii Saudyjskiej te bunty kobiet, czy... No ale no niestety to jest rzecz jeszcze taka, że długo zanim jakaś poważna zmiana nastąpi. Piotra, w twoim przypadku, z perspektywy mężczyzny, jak to wygląda? Jest władza, jest fajnie, czy niekoniecznie? No właśnie... niby jest fajnie, ale w sumie nie przeszkadzałoby mi, jakby miały równe prawa. Ale to też jest pokazywane z jednej strony, bo na przykład jak mieliśmy spotkanie z imamem, to też tłumaczył, że Koran da się odczytywać na różne sposoby i to zależy właśnie od stopnia, kto jest, jak bardzo odczytuje Koran dosłownie. I myślę, że to od tego zależy traktowanie kobiet, że na przykład w Egipcie w latach 60. kobiety normalnie chodziły w krótkich spódniczkach i... W strojach zachodnich, tak, no typowo. Właśnie. A teraz jest właśnie... powrót do takiego fundamentalizmu, tak właśnie do takich typowych praw islamu, do ich tradycji. I się zwraca szczególną uwagę na wygląd zewnętrzny, tak. Wróćmy jeszcze do waszych studiów. Jak wyglądała rekrutacja na ten kierunek arabski? Myślę, że tak jak w każdym innym kierunku, liczyła się matura przede wszystkim. Obowiązkowy był język angielski, znaczy nie wiem, czy angielski, to na pewno język obcy i liczyło się rozszerzenie z egzaminu pisemnego i z ustnego. No i rozszerzenie Polski też by było dobrze. Był dość wysoki próg w tym roku, więc... Jak rozmawialiśmy sobie jeszcze przed programem, to mówiliście o tym, że aż 10 osób było na jedno miejsce. Tak. W związku z tym to nie jest tak do końca, że kierunek arabski jest kierunkiem nieobleganym.
Jak sądzicie? To znaczy się, to było tak, że jest limit przyjęć 25 osób. Może dlatego jest tak wysoka liczba osób, bo na przykład jak się starało się być może 250 albo więcej, ale to się też rozkładało, że niektórzy próbowali tak z ciekawości egzotycznej, a ogólnie starali się o japonistykę czy sinologię. I myślę, że to też tak podwyższyło statystyki. A jak wyglądają wasze zajęcia? Jak spotykacie się z kolegami, koleżankami z liceum, opowiadacie, wymieniacie się tymi swoimi wrażeniami z pierwszego roku? Czym różnią się wasze studia od studiów innych? Nasze studia przypominają takie studia indywidualne, bo jest nas w sumie, teraz już pozostało nas 16, bo zaczynaliśmy od bodajże 21 osób, czyli to jest naprawdę mało, jeżeli chodzi o porównanie do innych kierunków na studiach. No to też dziwi strasznie ludzi, że o, to tak mało, 16 osób rzeczywiście. I jest przez to taka intymna atmosfera, wszyscy jesteśmy ze sobą zżyci jak rodzina. Wiadomo, sobie pomagamy, jest łatwiej na pewno się nauczyć języka, jeżeli wykładowca ma taki bezpośredni kontakt z uczniem. No i, ale z drugiej strony wiadomo, nie wygląda to tak samo jak takie typowe studia, nie da się tam schować gdzieś na sali, trzeba być zawsze przygotowanym i aktywnym. No. A czy codziennie odbywają się zajęcia? Ile godzin tygodniowo jesteście na uczelni? Oj, ile godzin tygodniowo? Arabski mamy codziennie. Codziennie na pewno arabski mamy, ale ile godzin tak w przybliżeniu? No tak średnio 3 godziny dziennie mniej więcej wychodzi. Czy wy już język arabski znaliście przedtem? Pojedyncze słówka jedynie. A ja tyle co w Egipcie się nauczyłem, jak to turystów uczą miejscowi. No i alfabet znałem, bo tak z ciekawości się uczyłem już w liceum. I po pół roku tych studiów na kierunku arabskim już jesteście na takim poziomie podstawowym, komunikatywnym? Mniej więcej tak. W pewnych dziedzinach życia na pewno byśmy się potrafili porozumieć właśnie w języku arabskim, no ale nauka arabskiego jest o tyle różna, że strasznie ciężko się uczy czasowników. W ogóle jest inny zupełnie system nauki niż w innych językach, bo to są języki semickie. Także to też by było dużo tłumaczenia. W każdym razie no, w pewnych dziedzinach się dogadamy, a w niektórych nie. To wobec tego, jeśli mogłabym was prosić, przywitajcie się po arabsku i przedstawcie do kamery numer jeden. Okej. Sabah Hanur, Anna Paulina, Adrus el-Lughah el-Arabiyyah fi Jamia fi Poznań. Marhaban, Anna Witr, Adrus el-Lughah el-Arabiyyah fi Jamia Aramiskej. No pięknie. Ja co prawda nic nie rozumiem. Zrozumiałam, że mam na imię Paulina, mam na imię Piotrek. Czy jestem z Poznania, to również padło, czy nie? Nie. Nie padło. Jak to by brzmiało? Anna fi Poznań. Można mówić Poznań, można mówić Poznań, tam nie ma litery P, także to jest taka już kwestia dogadania się, tak, ale rozumiem Poznań, jak się powie też nazwy własne, można mówić w swoim języku. Czy tutaj wiem, że jak osoby uczą się języka francuskiego, bardzo trudny jest akcent. Czy tutaj również trzeba panować nad tym akcentem, czy Polakom łatwo to przechodzi? Trzeba panować, bo akcent jest na pierwszą, drugą samogłoskę. I na przykład jak się źle zaakcentuje, to może znaczyć zupełnie inne słowo. Tak, właśnie to jest w tym trudność, że czasami słowo dla nas brzmi tak samo, ale zły akcent już zmienia od razu znaczenie słowa, więc to jest takie bardzo ważne. Jeszcze trzeba uważać na emfatyczne, gdyż jak się powie na przykład nie emfatyczne, to może być zamiast serca pies. Tak. I jak się chce powiedzieć moje serce, to można powiedzieć mój psie i kogoś obrazić. Tak właśnie, to jest taki... Taki jest przykład bardzo. Tak. Piotrek, już wspominałeś, że piszemy od strony prawej do lewej. To chyba też jest niezwykłe, prawda? Nauczyliście się pisać od prawej do lewej, teraz po polsku też macie trudność, jak chcecie coś zanotować? Trudność nie, ale na pewno jest inaczej, jak już tak ciągle piszę. Na przykład robimy zadania domowe, wiadomo, się pisze wtedy na dwie strony zadanie i masz się przerzucić na polski, to już jest takie z tej drugiej strony. Ale nie, myślę, że to nie jest jakieś... strasznie trudne, myślę, że da się przyzwyczaić. Czyli pisownia nie jest najgorsza. Nie. To nie jest chiński, tak? Nie, zdecydowanie. Nie, jest alfabet, także da się wszystko zapisać. Czyli jest okej. Okay. Wróćmy wobec tego do czytania, bo wiem, że ty jeszcze przed programem mówiłeś, że z tym są jednak największe problemy. Dlaczego? No przede wszystkim, że się nie zapisuje wszystkich samogłosek, także nie wiadomo, czy jest A, I czy U. Czyli zgadujemy? Są schematy i jak nam właśnie wykładowcy mówią, bo się zawsze pytamy, jak to czytać,
Po prostu po pewnym czasie się widzi, że jest taki schemat samogłoskowy, że to jest taki czasownik w takiej osobie, że to jest taki typ liczby mnogiej, na przykład liczby mnogiej tworzenia. No i po pewnym czasie się nabiera wprawy, ale to wiadomo, że trzeba też dużo czytać i dużo umieć słów, żeby to przeczytać. No i jeszcze przede wszystkim odszyfrowanie, trzeba jeszcze słowo widzieć, zebrać te litery do kupy i dopiero wtedy odczytać, czy mamy to na myśli, zwrócić uwagę na samogłoski, także to trochę trwa i czytanie nam tekstu zawsze początkującym jest zawsze ciężko. Jestem pod wielkim wrażeniem, czy wobec tego na początku była większa liczba osób, studentów i teraz właśnie to czytanie być może ich zniechęciło do tego, żeby uczyć się języka arabskiego. Trzeba być wytrwałym, trzeba być cierpliwym. Tak, trzeba, koniecznie. Bardzo. Powiedzcie mi jeszcze, rozmawialiśmy już o tym, jak wygląda rekrutacja, a powiedzcie, jak możecie zachęcić osoby, które są teraz przed telewizorami, być może maturzystów, którzy chcieliby wybrać podobny kierunek, kierunek właśnie arabistyka? No myślę, że widzimy wszyscy wzrost znaczenia państw właśnie arabskich i ich wpływ na świat zachodni, także myślę, że to jest też jakiś w pewnym sensie kierunek przyszłości. Widzimy, co się dzieje teraz na świecie, w wiadomościach i tak dalej. No poza tym to jest oryginalny język. Wiadomo, że w Polsce jest niewiele osób, znaczy teoretycznie niewiele, porównując do innych języków, które biegle badają językiem. Tak samo tłumaczy czy tłumaczy przysięgłych. Jest na pewno mniejsza liczba niż w języku angielskim, więc to może być takie zachęcenie. Jednak to są chyba takie studia, według mnie, dla takich typowych pasjonatów, że jak nie ma się tego zacięcia, nie ma się tego tej zachęty, motywacji Piotrek wewnętrznej. Piotrek potwierdził, że jednak tak. Że to będzie ciężko. Że ciężkie są studia naprawdę na początku, ale wiadomo, dla chcącego nic trudnego. Wybierając się na ten kierunek arabistyka, już myśleliście potem o waszej przyszłości, myśleliście o pracy, o tym, jak wykorzystacie język arabski? No na pewno, troszkę. Tak, tak. Co chcecie robić dalej po studiach? Będzie ciężkie pytanie. Można to wykorzystać na pewno właśnie w tłumaczeniach, w pracach w jakichś urzędach dyplomatycznych, w podróżowaniu. No ja jeszcze sama nie wiem, co ja będę chciała robić. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Moja znajomość języka arabskiego i zobaczymy w przyszłości. Na jakiej wy jesteście uczelni? Czy takich kierunków arabskich w Poznaniu jest wiele? Słyszeliście o tym? Jest tylko jeden na UAM-ie u nas właśnie. Uniwersytet imienia. Ale w Polsce jest jeszcze w Warszawie i w Krakowie. Tak. No i właśnie a propos tej pracy, co mówiłaś, to ja właśnie po moim pobycie w Egipcie postanowiłem, że zostanę rezydentem. Rezydentem. Bo animatorem wystarczy sam angielski i mowa ciała, z tego co widziałem. Ale właśnie rezydentem albo po prostu też myślałem nawet o tłumaczu na wojnie. Bo teraz, gdyż jest konfliktów na Bliskim Wschodzie, to też można próbować swoich sił. Tłumacz tak, ale rezydent, fajnie, dużo wakacji, cały czas cały podróżowanie. Rok super, bardzo, bardzo fajna możliwość do tego, żeby spędzać ciekawie wolny czas. I czy ten kierunek właśnie cieszy się, myślicie, dużą popularnością? Czy on będzie się rozwijał dalej w kolejnych latach? Myślę, że tak. Znaczy, porównując poprzednie lata i rekrutację i ilość osób na studiach, to widzę, że to jest taka tendencja rosnąca, że jednak ludzie się skłaniają ku takim kierunkom. Właśnie widać teraz nawet na japonistyce czy sinologii, ale również arabistyce. Ludzi zaczyna pociągać się jednak ta obca kultura. Myślę, że tak będzie coraz więcej osób chętnych. Nie zamienilibyście tych studiów na żadne inne, czy jednak teraz jest jakaś decyzja? Nie. W tym momencie nie. Ja mam problem z wyborem drugiego kierunku, także nie wiem, na co bym chciał iść oprócz arabistyki. Wobec tego życzę wam tej wytrwałości i oczywiście ukończenia studiów z tą oceną celującą albo bardzo dobrą. Dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwu również dzisiaj dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałek o godzinie 17:30.